Szanowni Państwo, witam serdecznie. Na pewno w ostatnim czasie usłyszeliście bardzo obszerną debatę. Jesteśmy świadkami dużej debaty publicznej w sprawie KPO. KPO, które zostało dokładnie tydzień temu, 1 czerwca, zaakceptowane przez Komisję Europejską. Dzisiaj kilka faktów, bo jest bardzo duża dyskusja na temat po pierwsze pieniędzy, po drugie kamieni milowych, po trzecie tego wszystkiego, co znajduje się w tym dokumencie, tej umowy, która ma zostać podpisana między polskim rządem a Komisją Europejską. Dlatego ja dzisiaj krótko o faktach, co tak naprawdę się znajduje w dokumencie, co powinniście Państwo wiedzieć na ten temat i jak w debacie tłumaczyć to całe bardzo skomplikowane zagadnienie i o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. 1 czerwca, i to jest fakt, Komisja Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy Polski, Krajowy Plan Odbudowy. Natomiast, co ważne, to nie oznacza zgody Unii Europejskiej na Krajowy Plan Odbudowy, ponieważ jeszcze potrzebujemy zgody Rady Unii Europejskiej i dokładnie 17 czerwca Rada będzie nad tym głosować. To znaczy Komisja dała tylko i wyłącznie zielone światło, ale na głosowanie w Radzie tak czy inaczej musimy poczekać. Stąd między innymi przedwczorajsza debata w Parlamencie Europejskim nad polskim właśnie KPO, nad tym, że pani von der Leyen dała to zielone światło, ponieważ w Unii Europejskiej nie ma na to zgody. To znaczy nie ma zgody na to, żeby wyrazić zgodę na polski KPO i dlatego ta debata, żeby wywrzeć presję na Radę, aby zagłosować właśnie przeciwko akceptacji polskiego KPO. To, czego Państwo na pewno nie usłyszycie ani z jednej strony, ani z drugiej strony. My informowaliśmy o tym od początku, od zeszłego roku, a właściwie w sumie od 2 lat, kiedy premier Morawiecki na szczycie Rady Europejskiej, dokładnie 2 lata temu, w lipcu 2020 roku, zgodził się na mechanizm warunkowości, zgodził się na nowe unijne podatki, zgodził się na wspólny dług. Dokładnie rok temu, w maju, tutaj w Sejmie, ratyfikowaliśmy nowe zasoby własne Unii Europejskiej. Co to oznacza? To oznacza, że cały Fundusz Odbudowy, z którego też pochodzi Krajowy Plan Odbudowy, jest sfinansowany ze wspólnego długu. Długu, który Polska będzie spłacać do 2058 roku. I o tym na pewno Państwo nie usłyszycie, nikt Państwu tego nie powie. Tak to wygląda. To jest dług i unijne podatki. To jest to, z czego jest sfinansowany KPO. Krajowy Plan Odbudowy i te wszystkie jego kamienie milowe muszą być zrealizowane, te wszystkie obowiązki, które nakłada na nas Komisja Europejska, muszą być zrealizowane do 2026 roku. To, czego Państwo też nie wiecie, część tych założeń już jest i była implementowana od początku roku w polskim parlamencie. My już wprowadzaliśmy między innymi takie rzeczy jak strefy czystego powietrza w miastach, to było przecież przyjęte, pierwszeństwo dla pieszych na przejściu, to przecież też wynika bezpośrednio z funduszu, z KPO. I myśmy to już wprowadzali w polskim parlamencie. To, czego Państwo też nie usłyszycie. Rok temu w komunikatach rządu była wyraźna instrukcja, też dla posłów, którzy głosowali nad ratyfikacją, że Polska otrzyma 57 miliardów euro. Jak wygląda ostatecznie sytuacja po roku? Otrzymaliśmy tylko i wyłącznie 36 miliardów euro, co oznacza, że prawie 24 miliardy euro w formie dotacji i 11,5 miliarda euro w formie pożyczek. Krótko mówiąc, w międzyczasie straciliśmy kilkanaście miliardów euro zaliczek, które powinny być wypłacane nam przez ten rok 2021, mniej więcej od wakacji, bo tak się przecież rząd spodziewał. Krótko mówiąc, te pieniądze przepadły, a i tak jesteśmy i partycypujemy w tym wspólnym długu, mimo obcięcia, tak dużego obcięcia tych funduszy dla Polski. I co najważniejsze, co się znajduje w tym Krajowym Planie Odbudowy? Moje pierwsze przemyślenie, kiedy przyjrzałam ten dokument, jest takie, że te wszystkie obszary, które są zawarte w kamieniach milowych Krajowego Planu Odbudowy, nie mają w żaden sposób, nie wynikają w żaden sposób z kompetencji, które są przyznane Unii Europejskiej. Po prostu. Komisja Europejska, Unia Europejska przywłaszczyła sobie te kompetencje i narzuca nam obowiązki w tych obszarach, w których po prostu nie powinna wpływać na krajowe prawodawstwo. Tak się, widzicie Państwo, dzieje, że dzisiaj niestety musimy, żeby partycypować w jakichś zyskach czy w jakichś funduszach, które będziemy otrzymywać z Unii Europejskiej, no musimy ponosić nie tylko koszt w formie
składki członkowskiej, koszt i zysk uczestniczenia we wspólnym rynku, ale również musimy spełniać konkretne wymogi. Dużo osób pyta, ile tych kamieni milowych jest. Nie da się tego tak jasno powiedzieć, bo jak Państwo spojrzycie na jeden punkt, na jeden kamień, to okazuje się, że może być w nim jedna ustawa, ale mogą być też w nim trzy ustawy i dwa rozporządzenia. I każdy kamień milowy możemy rozkładać na takie mniejsze, jak gdyby, kamyczki i właściwie nie wiadomo, ile ostatecznie aktów prawnych nam z tego wyniknie. I co się znajduje między innymi? Ja nie jestem w stanie Wam powiedzieć Państwu, ile mniej więcej, co tak naprawdę szczegółowo się znajduje, bo to jest pewnie wykład na kilkanaście godzin, ale to, co jest najbardziej takie kontrowersyjne i to, co powinniście Państwo wiedzieć, skąd to pochodzi. Między innymi KPO nakłada obowiązek zakupu od 2025 roku autobusów nisko- i zeroemisyjnych w miastach powyżej 100 tysięcy. Co to oznacza? To oznacza, że takie miasta jak na przykład Elbląg, Włocławek, Koszalin, Płock i inne, które mają liczbę mieszkańców powyżej 100 tysięcy, no będą zmuszone do zakupu tylko i wyłącznie tego rodzaju pojazdów. Od 2024 roku wprowadzenie opłaty rejestracyjnej od pojazdów emitujących spaliny zgodnie z zasadą zanieczyszczający płaci. To znaczy, jak będziecie Państwo w 2026 roku rejestrować auto, które emituje spaliny, będziecie musieli Państwo zapłacić podatek przy rejestracji, podatek rejestracyjny. Ustanowienie obszaru poboru opłat na nowych drogach. No rząd się tłumaczył, tylko okazuje się, że w KPO to jest tak zanotowane, że właściwie ja nie wiem, jak to Komisja Europejska zrozumie, tak? Bo to, że rząd sobie to tak interpretuje, to nie oznacza, że Komisja Europejska interpretuje to w ten sam sposób. Wejście w życie aktu prawnego wprowadzającego obowiązek stref niskiej emisji dla wybranych najbardziej zanieczyszczonych miast. Kolejny podatek, co oznacza, że do stref będą mogły wjeżdżać wyłącznie niskoemisyjne samochody osobowe. Umowy cywilnoprawne o pracę będą podlegały składkom na ubezpieczenie społeczne, krótko mówiąc oskładkowanie wszystkich umów cywilnoprawnych. To, co najbardziej chyba uderza w tym całym dokumencie, to jest miks energetyczny. To znaczy miks energetyczny, który Komisja Europejska narzuca nam generalnie tylko i wyłącznie, przestawiając go, czy uszczegółowiając go i w największym stopniu opierając miks energetyczny o OZE. Nie ma tam ani słowa o atomie, nie ma tam słowa o gazie. Jest tylko OZE. I to jest dość niebezpieczne, dlatego że jak sobie Państwo doskonale zdajecie sprawę, my przede wszystkim potrzebujemy bezpieczeństwa energetycznego. OZE jest świetnym uzupełnieniem, rozproszonym uzupełnieniem pewnego miksu energetycznego, który w Polsce, jak wiemy doskonale, na dzień dzisiejszy po prostu w 70% składa się z energetyki węglowej i my nie jesteśmy w stanie przeprowadzić procesu transformacji energetycznej po prostu w krótkim czasie, w tak krótkim czasie. A po drugie, jeśli mielibyśmy go przeprowadzać, to tak, żeby gwarantować bezpieczeństwo energetyczne, a tego KPO nie wprowadza. Także to na pewno warto odnotować, że jest to bardzo niebezpieczne. Po pierwsze, zmniejsza konkurencyjność polskiej gospodarki, ale po drugie, nie jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego w perspektywie najbliższych dekad. Jest obszerny punkt w KPO dotyczący innowacji, cyfryzacji, generalnie tego wszystkiego, budowa społeczeństwa informacyjnego i tak dalej, informatycznego, przepraszam, tak to jest zanotowane. Wiek emerytalny, to też się znajduje w KPO, to nigdy się nie powinno znaleźć KPO, to jest nasza kompetencja, krajowa kompetencja, czy my chcemy mieć taki, czy inny wiek emerytalny. Zmiana regulaminu Sejmu znajduje się również w KPO. No to też jest absurdalny pomysł, ponieważ regulamin Sejmu jednak powinniśmy sobie ustalać krajowo. To nie jest w żaden sposób kompetencja Komisji Europejskiej, żeby nam mówić, czy taki, czy inny mamy regulamin Sejmu przyjmować. No i ostatni punkt KPO, ten, o którym się najwięcej dyskutuje, no o tym, o którym się najwięcej mówi, czyli reforma wymiaru sprawiedliwości. Po raz kolejny przypominam, i o czym mówiłam już dużo, dużo wcześniej, nigdy wymiar sprawiedliwości nie był i nie powinien być kompetencją Unii Europejskiej i nie jest. To się nie znajduje
nie znajduje w traktatach. Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podejmuje decyzję ultra vires, czyli poza swoimi kompetencjami. I teraz oczywiście no, polski rząd troszeczkę uległ i przyjął, to znaczy uległ, nie uległ. Chodzi o to, że postarał się przyjąć tą ustawę. My będziemy dzisiaj też poprawki senackie tutaj w Sejmie głosować. Pewnie pan prezydent też stosunkowo szybko podpisze tę ustawę, żeby właśnie KPO mogło być wypłacone. I szanowni państwo, podsumowując, to nie jest tak, że my to wszystko tutaj, mówi się o tych pieniądzach, o tej akcji 770 miliardów złotych, pewnie państwo pamiętacie te billboardy, które były rok temu porozwieszane w różnych miejscach w Polsce. No my przez rok nie dostaliśmy ani jednego euro i nie ma się co spodziewać, że dostaniemy je w tym roku, być może w kolejnych, być może ostatecznie to nie będzie nawet 36 miliardów euro, tylko jeszcze mniej. Dopóki nie podpiszemy tej umowy i dopóki te pieniądze nie wpłyną, to nic nie jest pewne. I nie ma się też co łudzić, że te wszystkie argumenty, które podnosi Komisja Europejska, to jest tylko pretekst. Gdyby nie było wymiaru sprawiedliwości, znalazłby się inny pretekst do tego, żeby blokować środki z Unii Europejskiej dla Polski, środki, które nam się należą. My płacimy składki członkowskie, my otwieramy swój rynek, mamy swobodny, nie przeszkadzamy w swobodnym przepływie czynników produkcji w Unii Europejskiej i tak dalej. Więc tak, nam się te pieniądze należą dlatego, że my partycypujemy również w kosztach, będąc w Unii Europejskiej. I dzisiaj Komisja Europejska będzie i szuka tych pretekstów, żeby tylko blokować nam te środki finansowe bez żadnych podstaw traktatowych, bez żadnych podstaw merytorycznych. Po prostu, z drugiej strony, traktaty też są tak napisane, że cóż można rozumieć przez wartości europejskie i praworządność. To, co sobie Komisja Europejska i Unia Europejska wydedukuje i tak jak to będzie argumentowała, takie będzie też argumenty podnosić w tej debacie. Jeśli będą jakieś pytania, ja chętnie w komentarzach zbiorę i pewnie za jakiś czas odpowiedziałabym. Jest to skomplikowany temat, ale warto to tłumaczyć. I jeszcze może jedna ważna rzecz, bo wczoraj Parlament Europejski przegłosował zakaz używania nowych aut spalinowych od 2035 roku. Ale to samo, co pewnie państwo słyszeliście o ogrzewaniach, że piece gazowe będą wycofane, ale to w ramach pakietu Fit for 55. A z drugiej strony KPO uważa, że gaz powinien być paliwem przejściowym przy przechodzeniu do zeroemisyjności w ogrzewaniach. Ja nie wiem, szanowni państwo, ten program się po prostu nie spina. A za to wszystko zapłacicie wy. Wy, drodzy państwo, którzy ogrzewacie swoje domy, którzy jeździcie autami, którzy chcecie wjechać autem do centrum miasta, no to wszystko będzie po prostu bezpośrednio was kosztować. Dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia. Konfederacja, wolność i niepodległość.